DJ, put the record on the replay. Don't you see how them bitches move their booty? Every time you play this record, smell like coochie. Follow them, screaming like a groupie. Misdemeanor move my nookie like a hoochie. But I'm here to say this, fuck whatever you say. Because you know I'm too cool for you anyway. Przez ten rok odwiedziło nas ponad 2 miliony klientów. To tak, jakby cała Warszawa z przysiłkami udała się na zakupy. No przyjemniej niż było na stadionie, na pewno. Są i tanie rzeczy, są i droższe rzeczy dla wszystkich, można tak powiedzieć, dla każdej kieszeni. Cieszymy się, że w waszym centrum są stoiska. Prowadzenie przez Wietnamczyków. Przyszliśmy na zakupy, wylądowaliśmy tutaj. Jest bardzo duży wybór, aż czasami głowa boli, nie wiadomo co wybrać. I tutaj klient praktycznie może kupić wszystko. Począwszy przez buty, garsonki, meble. Jak również może zrobić zakupy w markecie spożywczym zlokalizowanym u nas. Mamy ogromne, eleganckie centrum. W nim 1300 sklepów, bawialnie dla dzieci, dobrze funkcjonującą infrastrukturę. Klientów przybywa, jest klientów coraz więcej, także warunki są dobre do handlu, także jakoś biznes się rozkręci. Mamy również też i klientów z Polski, klientów hurtowych, z czego się bardzo cieszymy, serdecznie zapraszamy. Jest dobra reklama, jest dużo ludzi, dużo kupujących. Myślę, że ogólnie ruch jest dosyć duży. Centrum, które powstało dzięki kapitałowi polskiemu. To jest najważniejsze i tym się możemy wszyscy chwalić. A w planach właścicieli kolejna budowa kolejnych hal. Stworzymy sektor budowlany i centrum rozrywki. Super, my jesteśmy tutaj bardzo często, przynajmniej 5 razy w miesiącu. Chciałem również złożyć w imieniu pani prezydent najlepsze życzenia, aby ten obiekt spełnił państwa oczekiwania, aby przynosił same profity i służył całemu środowisku kupieckiemu w Warszawie. Życzę również wszystkim klientom, aby znaleźli tutaj wiele, wiele artykułów, które są im potrzebne i niezbędne do życia, a mam nadzieję, że to wszystko będzie służyło całej stolicy na wiele, wiele lat.